pierwszy sezon tej meksykańskiej teen dramy, w ogóle jak to strasznie brzmi, meksykańska i jeszcze teen drama, odpaliłam totalnie z nudów, ale bynajmniej nie z nudów, zostałam przed odbiornikiem do końca tego sezonu i potem jeszcze przez jakiś czas sprawdzałam doniesienia, czy pojawiły się informacje o drugim sezonie, bo oczywiście pierwszy zakończył się wielkim cliffhangerem, jak łatwo można było się tego spodziewać. No i właśnie, nadszedł czas na ten drugi sezon i czy warto było w ogóle na niego czekać? Zapraszam na materiał. Cześć, z tej strony Ola i będę dzisiaj recenzować drugi sezon meksykańskiej teen dramy pod tytułem Control Z. No i właśnie, meksykańskie i teen dramy. No i ktoś mógłby zapytać, w ogóle po co się takie rzeczy ogląda? No to odpowiadam, na odstresowanie. To jest taka typowa, czysta rozrywka, guilty pleasure, jak zwał, tak zwał, nazywajcie to jak chcecie, ale ja niczego nie żałuję. Obejrzałam drugi sezon w jeden dzień, oglądało mi się go bardzo szybko i naprawdę bardzo dobrze się bawiłam i w ogóle nie jestem rozczarowana, mimo tego, że oczywiście drugi sezon bazuje na podobnym schemacie co pierwszy, tylko że, no i właśnie, pojawią się spoilery, więc jak nie oglądaliście pierwszego sezonu, no to możecie sobie troszeczkę popsuć zabawę tym materiałem, ale trudno byłoby omawiać drugi sezon bez wspominania o pierwszym sezonie, więc zamiast hakera pojawia się tutaj tajemniczy mściciel. I zasady są podobne, tylko że jest znacznie bardziej ostro i brutalnie i wydaje mi się, że ten drugi sezon mimo wszystko jest bardziej mroczny. I właśnie w tym materiale chciałam się skoncentrować na tym, dlaczego w ogóle drugi sezon Control Z jest dobry, dlaczego warto oglądać kontynuację i dlaczego ja się na nim świetnie bawiłam. Ale zanim do tego przejdę, to chciałam zaprosić do subskrybowania tego kanału, ponieważ pojawiają się tutaj różne recenzje, właśnie głównie filmów i seriali, zwykle od razu po premierze, zwłaszcza jak mi coś siądzie, jak ta meksykańska teen drama. I zapraszam do komentowania, bo ja odpisuję na praktycznie wszystkie komentarze i jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszych opinii. No i pierwszy sezon serialu zostawił nas z wieloma pytaniami dotyczącymi tego, co dalej wydarzy się z uczniami liceum National. No i wiemy przede wszystkim, że Javi znalazł się na łożu śmierci, nie wiadomo czy przeżyje. Druga sprawa to to, że Jerry zbiegł z miejsca zdarzenia, bo to on strzelał, no i wszyscy wykleli Raula, więc można było się spodziewać jeszcze większej liczby dram, no i twórcy raczej nie rozczarowują pod tym względem. Oczywiście na samym szczycie tej piramidy, tego wszystkiego, tej góry lodowej znajduje się Sophie, która zamierza rozwiązać zagadkę, bowiem okazuje się, że nadal ktoś się mści i nic nie wskazuje na to, że to znowu jest Raul, który się ukrywa i który woli raczej pozostać w trybie incognito, przynajmniej do pewnego momentu. I ten mściciel, tak jak wspomniałam wcześniej, jest znacznie bardziej brutalny, ma bardziej, można powiedzieć, wyrachowane metody i działa według pewnego szyfru schematu, czyli tak samo jak nasz haker i tak samo jak w pierwszym sezonie mamy dużo elementów wizualnych wskazujących na to, co dzieje się na ekranach telefonów i wtedy pojawia się taki dymek wystający z telefonu i pokazuje nam to właśnie, co jest napisane, jakie jest zdjęcie, bo nadal wszystko kręci się wokół mediów społecznościowych, nadal mamy tu takie trochę Black Mirror, ale te media społecznościowe są w tym sezonie troszeczkę inaczej wykorzystane i nie uważam wcale, że gorzej, po prostu twórcy poszli o krok dalej, no ich bohaterowie też zaczęli się trochę bardziej rozwijać, ale raczej nie uczą się na błędach, więc schemat mamy ten sam, Sofia jest detektywem i pomagają jej Javi i Raul, tylko w różnym stopniu. Ja bym chciała zacząć najpierw od kwestii technicznych, które sprawiają, że ten serial ogląda się tak szybko i tak dobrze. Oczywiście to jest teen drama, nie wszyscy lubią teen dramy, to jest jak najbardziej naturalne, ale odcinki są krótkie, mają po 30-40 minut i są całkowicie wypełnione wydarzeniami, akcją, w ogóle sceny nie są przeciągnięte, nie są przytłoczone jakimiś rozwleczonymi dialogami, cały czas coś się dzieje i to też sprzyja temu, że trudno odkryć, kto za tym stoi. Tak samo jak w pierwszym sezonie dość trudno było odkryć, kto jest tym hakerem, tak tutaj trudno wykminić, kto jest mścicielem, bo, no właśnie, bo mamy bardzo dużo akcji, bo kamera pokazuje różne ujęcia i koncentruje się na różnych bohaterach, więc mamy wrażenie, że cały czas wszyscy się czymś zajmują, więc ta osoba, która jest mścicielem, nie może za to odpowiadać i w ogóle trudno się spodziewać, że jest to ktoś ze szkoły, no bo właśnie, albo
są wszyscy razem i to w jednym kadrze, albo właśnie przeskakujemy między ujęciami i mamy wrażenie, że wszystko dzieje się na jednej linii czasu, na jednej osi czasu. Więc to też sprzyja tej intrydze, intrydze, która oczywiście ma pewne dziury fabularne. Nie chcę się tak bardzo nad nimi tutaj zastanawiać, bo wydaje mi się, że dziury fabularne, oczywiście jeżeli nie są rażące, a tu nie są rażące, są trochę wpisane w tego typu produkcje, a ta czerpie garściami między innymi ze Szkoły dla Elity, trochę z You, trochę właśnie z Black Mirror, więc no można się spodziewać, że nie wszystko się tak zgrywa, ale jeżeli chodzi o samą intrygę, to wydaje mi się, że jest na tyle przemyślana, że to nie psuje zabawy. Pomagają w tym oczywiście te efekty wizualne, elementy wizualne i mój Netflix jest po francusku, więc nieco się zdziwiłam, albo nawet bardzo się zdziwiłam, jak zobaczyłam na ekranie teksty po francusku, właśnie w związku z tymi odbiornikami, ekranami smartfonów. Zmieniłam później na język polski, okazało się, że nie ma takiego tłumaczenia, wszystko jest po angielsku w takim przypadku. Szkoda, bo fajnie ubarwia to rozrywkę, fajnie wpływa to na imersję w związku z tym serialem, który no nie sprzyja imersji, trzeba przyznać. Bo raczej trudno się spodziewać, że takie wydarzenia będą się działy w szkole, no chyba, że w meksykańskiej szkole, ale wiadomo, to wszystko jest mocno, mocno przerysowane. Wspomniałam również, że te media społecznościowe są wykorzystane w trochę inny sposób. Twórcy skoncentrowali się również na kwestii machismo, czyli tego, z czym jest duży problem w Meksyku i z problemami kobiet na tej ziemi. Zacznę od mediów społecznościowych, bowiem okej, Mściciel również publikuje wszystko na Instagramie, żeby dotrzeć do największego grona osób i oczywiście ma bardzo duże zasięgi, one są trochę tutaj przesadzone na potrzeby tej produkcji, ale nadal największym przekaźnikiem jest właśnie Instagram i wszyscy wszystko publikują. No i właśnie jest ta przestroga, że dzięki temu łatwo kogoś znaleźć, łatwo poznać jego lokalizację i to wykorzystać, albo wyciągnąć sekrety, jak to robił Raul w pierwszym sezonie. Natomiast tutaj też jest pokazane, że ludzie, nastolatkowie w tym przypadku, bardzo izolują życie w internecie od tego, co dzieje się naprawdę i w ogóle mają wrażenie, że to, co w internecie, to nie jest tak do końca rzeczywistość. I jest tutaj kilka takich bardzo, bardzo mocnych scen, o których opowiem w sekcji spoilerowej, które pokazują, że mają pamięć złotej rybki, albo nie obrażając złotych rybek, bo ponoć mają całkiem niezłą pamięć, no to po prostu mają bardzo, bardzo krótką pamięć do wydarzeń. Warto przypomnieć, że Luis umarł w pierwszym sezonie i oni o tym bardzo, bardzo szybko zapominają, bardzo szybko przychodzą do porządku dziennego z tym, co się działo i popełniają dokładnie te same błędy. To jest ta spirala, która się cały czas tutaj nakręca i moim zdaniem to w ogóle nie jest przesadzone, bo takie rzeczy, oczywiście nie w związku może z morderstwami albo z zakopywaniem ludzi na cmentarzach, mogą się dziać, bo media społecznościowe sprzyjają impulsywności, jest dużo ankiet, dużo bodźców, więc ludzie chcąc uniknąć FOMO, wszystko klikają tak, jak po prostu to się przedstawia na ekranie, dociera do nich bodziec, reagują, akcja, reakcja. I właśnie to zagrożenie jest tutaj jak najmocniej przedstawione na ekranie i wyciągnięte na pierwszy plan, przesuwając trochę dalej te inne zagrożenia, które były w pierwszym sezonie. Bo ma się wrażenie, że ci nastolatkowie, widząc coś w internecie, nie do końca odbierają to jako coś rzeczywistego i nawet są w stanie skazać kogoś na straszne męki, wydać na kogoś wyrok i przy tym się świetnie bawiąc, bo klikają ankiety na przykład na imprezie albo w innych bardzo rozrywkowych okolicznościach. No i jest tutaj przedstawiona właśnie kwestia machismo i bardzo dobrze wyrażona na przykładzie Marii, która była w ciąży w pierwszym sezonie i która zastanawiała się, czy zachować to dziecko i oczywiście w tym wszystkim uczestniczy Pablo, jej chłopak, który, a raczej były chłopak, który, pamiętamy, w pierwszym sezonie wypiął się na nią po prostu i powiedział, że to jest jej sprawa, a nie jego. Natomiast w drugim sezonie zmienia front, przybiera inną postawę, bo chodzi o dziecko, o jego dziecko, ale nie pyta ją o to, co ona o tym myśli, jak ona się z tym czuje, tylko on jest tutaj najważniejszy, mimo że to ona nosi to dziecko i to ona jest bardzo, bardzo młoda. I on tutaj, też nie chcę za bardzo spoilerować, korzysta z bardzo wyświechtanych przykładów, próbując ją przekonać, on praktycznie ją nagabuje w tym sezonie, więc bardzo się cieszę, że twórcy również poruszyli taką kwestię, bo jest to dość duży problem w Meksyku, więc wydaje mi się, że dla tamtych odbiorców jest to niesamowicie istotne. No ale właśnie, ja tak o kwestiach technicznych, o mediach społecznościowych i tak dalej, ale co z przebiegiem fabuły, bo przecież to ona jest tutaj najważniejsza, chociaż mamy do czynienia z teen dramą i czasami ta fabuła jest mocno naciągana. Tutaj tak
nie jest, przynajmniej moim zdaniem. Ja się naprawdę bardzo dobrze bawiłam. No i właśnie w tej sekcji pojawią się spoilery, więc jak jeszcze nie oglądałaś albo nie oglądałeś drugiego sezonu Control Z, proszę przewin dalej, bo nie chciałabym nikogo mieć na sumieniu. Ja bym chciała odnieść się do kilku wydarzeń z tego drugiego sezonu. Nie chcę za bardzo go tutaj omawiać, bo nie o to mi chodzi. Największe wrażenie wywarła na mnie jedna z końcowych scen, gdy dochodzi już do kulminacji. Dowiadujemy się, kto jest tym myślicielem i muszę przyznać, że ja miałam taki przebłysk, że to może być Alex, bo zmieniła ten swój plan działania i ukradła kasę Raula. To dało mi trochę do myślenia, ale później odepchnęłam tę myśl, bo działo się tak bardzo dużo, że nie miałam w ogóle czasu myśleć o tym, kto jest myślicielem, bo twórcy cały czas podrzucali nam inne poszlaki, coraz to nowe i ta myśl o Alex troszkę odeszła. W każdym razie ona nakazuje Raulowi wykonać zdjęcie Jerego, który stoi na dachu szkoły, no i nakazuje Raulowi podpisać to zdjęcie, dając do niego ankietę, czy ma przeżyć, czy ma umrzeć. I jest to naprawdę przerażająca scena, bo właśnie do tego piłam w tym rozdziale o mediach społecznościowych, że ludzie bardzo łatwo podejmują decyzje i potrafią wykonać wyrok, wydać na kogoś wyrok, będąc w różnych okolicznościach bardzo rozrywkowych, właśnie dużo osób jest tam przedstawionych jako będących na imprezach i po prostu o tak klikających, że aha, wydam wyrok śmierci i w ogóle się nad tym nie zastanawiają, puszczają to w niepamięć tak szybko, jak w ogóle trwa ta instastory na Instagramie i naprawdę na mnie wywarło to ogromne wrażenie i wydaje mi się, że to wszystko mocno daje do myślenia, bo to są roześmiani nastolatkowie w barach, w różnych okolicznościach, o i tak po prostu sobie klikną, żeby uniknąć FOMO, żeby być częścią tej społeczności, w ogóle nie zastanawiają się, że to dzieje się obok nich, bo dzieje się w internecie i naprawdę jest to przerażające. Ale żeby nie było tak tylko poważnie, to ja tak do końca nie jestem przekonana co do wyborów romantycznych w tym drugim sezonie Control Z, bo mam wrażenie, że Javi dostaje trochę mniej czasu antenowego, a przynajmniej w drugiej części tego sezonu, gdy wiąże się z Natalią i w ogóle tak nie do końca byłam przekonana do tej relacji, zwłaszcza na początku pojawiła się Deus Ex Machina. W ogóle miałam wrażenie, że jest to mocno na siłę, żeby po prostu popchnąć Sophie bardziej w stronę Raula i akurat to było fajnie rozwiązane, zwłaszcza to, że żaden z bohaterów nie jest tutaj czarno-biały, nie jest bardzo zły albo bardzo dobry, wszyscy są tutaj w odcieniach szarości. W każdym razie na początku ta relacja w ogóle nie trzymała mi się kupy, ale później, gdy dzięki niej okazało się, że wyszła na jaw ta bardziej mroczna strona Javiego, no to zaczęło mi się to coraz bardziej podobać, no i właśnie wtedy skończył się sezon i muszę czekać na kolejne. Bo już w pierwszym sezonie można było mieć te przesłanki, że jest tam mroczna strona Javiego, tylko ona była tak spychana, żeby trochę zmylić widza, więc bardzo się cieszę, że to wyszło i że on nie jest takim panem idealnym tutaj, tylko że tak jak reszta bohaterów, on jest w odcieniach szarości, on ma dużo za uszami, on ma sporo na sumieniu i potrafi się zachowywać tak samo nawet jak Raul, tylko to jest troszkę bardziej w nim uśpione. Więc wielkie brawa dla twórców za to, mimo że nie do końca kupuję tę relację. No i też bardzo fajnie, że pojawiły się te bardziej egoistyczne pobudki Sophie, która była w stanie nawet wystawić Jerego jako przynętę na mściciela, nie bacząc na to, jakie mogą być w ogóle tego konsekwencje, po prostu chciała go dopaść. Więc też jest to zaprezentowane w bardzo ciekawy sposób i wydaje mi się, że to ubarwia ten serial i ten sezon wypada nawet trochę lepiej od pierwszego, chociaż pierwszy pamiętam, że trzymał mnie strasznie w napięciu i chciałam go oglądać i więcej, bo ta intryga była naprawdę bardzo dobrze skonstruowana. Także ja jestem naprawdę bardzo miło zaskoczona tym drugim sezonem, bo bałam się trochę, że będzie takim przedłużeniem pierwszego i nie będzie dodanego tu nic nowego, a owszem, mamy te stare elementy, bo nawet utwory z pierwszego sezonu się pojawiają, są bardzo fajnie wplecione w wydarzenia i można znaleźć takie paralele między tymi sezonami, ale są też te nowe rzeczy, nowe wykorzystanie mediów społecznościowych, kwestia machismo, także ja jestem bardzo zadowolona z tego drugiego sezonu, świetnie się bawiłam i ja wiem, że to jest teen drama, to jest guilty pleasure, ale można się na tym dobrze bawić, można się odstresować i można nadal wyczekiwać na trzeci sezon, bo drugi oczywiście skończył się wielkim cliffhangerem. Mówię oczywiście, bo gdy ten serial wychodził, mówiło się o tym, że będzie miał raczej te 3 sezony. Także można spodziewać się kontynuacji losów uczniów ze Szkoły Nacjonali. Mam nadzieję, że ten trzeci sezon również będzie trzymał poziom, ale na niego trzeba będzie trochę jeszcze poczekać. I to by było już wszystko ode mnie. Jeżeli już oglądałaś albo oglądałeś drugi sezon Control Z, zapraszam do sekcji komentarzy.
podzielcie się swoją opinią na jego temat. Jestem bardzo, bardzo ciekawa waszych opinii, bo tak jak wcześniej już wspominałam wielokrotnie, mi się ten sezon naprawdę bardzo podobał. I standardowo będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki!